Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj mam dla Was kolejną część moich zakupów. Narzędzi, które kupuję z myślą o otworzeniu warsztatu. Jato oraz Neo. Więc zacznijmy. Tutaj jest nasadka. Jedna, druga cala. Model będzie tu widoczny. Głęboka, dziesiątka, ścianka bardzo gruba, taka ekstra nasadka, dziesiątki zawsze się szuka, sądzę, że się przyda. Następnie Neo, zestaw bitów, końcówek, model tutaj. Przychodzi w takim plastikowym opakowaniu. Co mamy? Do śrub Philips, Posidrive, płaskich, imbusy, do szóstki Torxy, tamperproof Torx. Również taki ekstra pomocniczy zestaw. Następnie taki oto wkrętak. Tutaj mamy model. Oni na stronie podają, że to jest wkrętak do odkręcania tych korków wlewowych w akumulatorach. To jest narzędzie do tych szybko zdejmowalnych końcówek jednostka obrotu. W motocyklach jest to używane do montażu owiewek, w jakichś tam tuningowanych samochodach do szybkiego zderzaków, driftowozach. Jest po prostu zaokrąg się ześlizgnie ze śruby, jak go próbujesz zrobić, żeby nie zarysować lakieru. To było tylko 2,60. Mało firm to oferuje to narzędzie. Zwykle to jest około 10 euro. 2,60 sądzę, że dobra cena. Następnie zestaw takich zewnętrznych torksów, e-torksy, tutaj rozmiary, cztery klucze, numer modelu, to było 9 albo 9,50 euro. Tutaj jest zestaw nasadek, dziewięcioczęściowy, numer modelu. Obejmuje nasadki E10, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24. Jedna, druga cala. W takim metalowym pudełku przychodzi. Nasadki sprawiają dobre wrażenie. Mam na zestaw taki Expert by Facom. Postaram się nagrać porównanie tych nasadek oraz ostatnie narzędzie w tej prezentacji, model, jest to do grupy Volkswagen Audi, wciągania cewek, czteroczęściowy, w takiej plastikowej skrzynce przychodzi. I to było 7,50 euro. Jako taka ciekawostka, na zdjęciu jest, że nadrukowane jest na rączce, a tutaj jest na tym kręcie. Sądzę, że to by było na tyle. Postaram się nagrać następny filmik. Tym razem będzie to będą to narzędzia Beta oraz HZ. Zapraszam wszystkich do subskrypcji. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Cześć!